ayın 12. haftasında siz. Ananın da, uşağın da vəziyyəti əladı. Salam ana. Ürəyim döyünür. Eşidirsən? Ayağımı da tərpədə bilirəm. Bura çox rahatdır. Ana, məni nəsə incidir. Soyuqdur. Kömək elə. Ana, mən yaşamaq istəyirəm. Abort uğurlu keçdi. Qadın özünü yaxşı hiss edir. Mamo, to ja, twoje nienarodzone dziecię, słyszę bicie twego serca, choć jestem jeszcze małą iskierką, która rośnie w brzuszku twym. Lecz ciebie mamusiu, nie stać na to, by spróbować pokochać mnie. Więc dlatego wybrałaś jedną z najgorszych swych dróg, by pozbyć się mnie, bo najlepszym rozwiązaniem twym jest uśmiercenie właśnie mnie. Jesteś okrutna, mamo, pozbawi mnie, chcesz marzeń, czas stoi w miejscu na moim życiowym zegarze. Dziecię, które czuje i rośnie, pragnie być kochane, kochane, a nie przez ciebie, mamo, zabijane. Bo to Bóg wybrał dla mnie tą drogę i dał życie, które w tobie właśnie jest. Lecz twoje serce z kamienia raczej jest. Niestety twoje dzieci nie ma szans, by przed śmiercią obronić cię. Mamo, proszę, nie zabijaj mnie. Proszę, pokochaj mnie. Mamo, proszę, przytul mnie. Jako ojciec moich kochanych dzieci nie będę stał i patrzał, jak morduje się niczego niewinne dzieci, które nie mają swojego adwokata, by przed swoją matką mogły obronić się. Dlatego wyrażam swój głośny sprzeciw zabijaniu niczego niewinnych, nienarodzonych dzieci, bo dziecko, które matko nosi w sobie, jest oddane i wyłącznie tylko tobie. Dlatego życie tej małej istotki jest w rękach twych. Jeśli matko nie potrafisz pokochać dziecka swego, to są domy i rodziny, które z pewnością pokochają właściwie je. Dadzą mu życie i miłość, a nie twoją matczyną ciwość. Dlatego jako ojciec bardzo proszę cię, nie skazuj tej małej duszyczki na pewno śmierć. Proszę, nie zabijaj mnie. Mamo, proszę, nie zabijaj mnie. Mamo, proszę, pokochaj mnie. Mamo, proszę, przytul mnie. Proszę cię.